Przekaz świętego Michała Archanioła do Luzde Marii, 6 września 2024 rok. Przychodzę do Was z woli Bożej, umiłowane dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Jesteście umiłowani przez dom Ojca. Jesteście dziewczyną o boskich oczach i jako dzieci musicie odpowiadać swoim uczynkom i działaniami na taką nieskończoną boską miłość. Ludzkość jest osłabiona przez zło. Istota ludzka jest słaba, a zło wkracza w myślenie istoty ludzkiej i niszczy jej przekonania, moralność i wiarę. Zaślepiona ludzkość nie reaguje ani dostrzeganiem czy przeżywaniem klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka. Choroby się teraz mnożą, pojawiają się w jednym miejscu i w drugim, aby powstrzymać stworzenie ludzkie w jego przychodzeniu i odchodzeniu. Wiecie, co was czeka. Umiłowani naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, przyroda jest niszczona przez człowieka, a człowiek otrzymuje reakcję na swoje działanie. Wody morskie wnikają na ląd. Miejsca, gdzie wcześniej nie trzęsło, poznają drżenie ziemi. Czy chcecie wiedzieć, jak złagodzić plagi, które na was czekają? Pokutujcie i proście Boga o przebaczenie. Za tak wiele zniewag i wypaczeń, za tyle świętokradztw i bliskości z diabłem, za nieposłuszeństwo przykazaniom i sakramentom oraz za nieposłuszeństwo naukom Pisma Świętego. Proście o przebaczenie za naturalność, z jaką akceptujecie deprawację we wszystkich aspektach i przyłączacie się do sekt, które sprzeciwiają się boskiemu prawu. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przygotujcie się na stawianie czoła chorobom, które już się pojawiły. Zostaliście ostrzeżeni i nadal nie jesteście posłuszni. Przygotujcie się, choroby te rozprzestrzeniają się poprzez zakażenie stworzenia i rozprzestrzeniają się w powietrzu poprzez ślinę. Choroby te atakują układ oddechowy, nawet jeśli się wam tego nie mówi. Utrzymujcie higienę, zachowajcie ostrożność podczas leczenia chorych. Nalegajcie na prawidłowe odżywianie i ochronę układu odpornościowego. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, kraj orła wchodzi w polityczne wstrząsy. Jego ziemia mocno się zatrzęsie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, Meksyk znatrzęsienia ziemi, ale nie o takim, jak to, które się zbliża. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, Japonia będzie mocno wstrząśnięta do tego stopnia, że jej ziemia zostanie podzielona. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, gdy usłyszycie o pokoju. Bądźcie pewni, że wojna nadejdzie bez ostrzeżenia, z chwili na chwilę, z zaskoczenia. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Brazylię. Jej oczyszczenie trwa. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za całą ludzkość. Będziecie w napięciu. Nawracajcie się. Nawracajcie się każdego dnia. Bądźcie lepszymi dziećmi Boga i większymi stworzeniami ludzkimi, traktując swoich braci z miłością, z jaką traktuje was Bóg. Bądźcie prawdziwe dziećmi Bożymi. Wasz bliźni jest zasadniczą częścią dzieł i uczynków, które pod koniec waszego życia
złożycie w swoich rękach przed Bogiem. Idźcie do konfesjonału, przyjmujcie naszego Króla i Pana w Najświętszej Eucharystii i pozwólcie Mu zamieszkać w każdym z was. Ci, którzy nie idą drogą Kalwarii, zjednoczeni z naszym Królem i Panem, Jezusem Chrystusem, będą mieli trudno, bardzo trudno, aby poznać ból, miłować Boga ponad wszystko i bliźniego, jak siebie samego. Musicie pozostać w dobrym duchu. Duchowość ma zasady. Po pierwsze, żyć z Boga i dla Boga, w Jego najświętszej woli. Nie nabywa się tego w ciągu kilku dni czy miesięcy, ale dopóki stworzenie zacznie żyć z Bogiem i dla Boga. Po drugie, kochajcie naszą Królową i Matkę i proście ją, aby była matką każdego i nauczycielką, która prowadzi was do jej boskiego Syna. Dzięki temu, będąc na wzór Matki Najświętszej, będziecie wiedzieli, jak postępować z bliźnimi i szanować ich jako dziecko Boże, umiłowani naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Musicie zmienić się na lepsze. Nie możecie dalej żyć w uporze. Trwajcie w boskiej miłości. Święty Michał, Archanioł.